tematyka wdrażania naziemnej telewizji cyfrowej w szkołach. Pomysł na wprowadzenie tego rodzaju zajęć wyszedł z zewnątrz, jak przyznaje jeden z nauczycieli Strzegomskiego Gimnazjum. Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas zgodziła się bowiem na udostępnienie dodatkowych kanałów informacyjnych. Dzięki temu zajęcia odbywają się we wszystkich klasach gimnazjum i mają na celu oswojenie młodzieży ze zmianą odbioru telewizji z analogowej na cyfrową, a także zachęcenie młodych do pomocy osobom starszym. Zostały dostarczone materiały do przeprowadzenia takich lekcji, po to, żeby uczniowie mogli zasięgnąć takiej wiedzy o tym, w jaki sposób ma przebiegać ta cyfryzacja, czym ona jest w ogóle, na czym będzie polegało polepszenie jakości odbioru telewizji w Polsce. No i głównie również taka możliwość przekazywania takich informacji osobom, które w środowisku nie bardzo radzą sobie z takimi nowinkami technicznymi, osobami starszymi, po to, żeby dzieci mogły po prostu wspomóc te osoby i żeby no w jakiś sposób ta cyfryzacja przebiegła dużo sprawniej jeszcze sprawniej niż do tej pory. Odbiorcą programu jest przede wszystkim młodzież, bowiem to właśnie ona szybciej wyłapuje techniczne nowinki, przystosowuje się do nich, a tym samym jest w stanie pomóc osobom starszym i potrzebującym. Wydaje mi się, że jednym z głównych celów właśnie jest to, żeby jeszcze bardziej upowszechnić tą wiedzę i żeby dzieci mogły przekazać swoim babciom, dziadkom, które być może troszeczkę obawiają się tej cyfryzacji, trochę nie bardzo mają takie pojęcie jeszcze, mimo to, że telewizja przecież prowadzi taką dosyć rozbudowaną kampanię na ten temat. Naziemna telewizja analogowa będzie wyłączona w 7 etapach. Całkowite jej wyłączenie nastąpi końcem lipca 2013 roku, a więcej informacji możecie Państwo uzyskać na stronie internetowej widocznej na ekranie.